No właśnie. Jestem milionerem, patrzcie. Same 50-tysięczne. Jest tu ich 20. Równy milion. Jestem milionerem. Zawsze chciałem być milionerem. No i jestem. Wystarczyło przyjechać do Kambodży. Dokładnie tak. Jest to około 1000 zł. Tak, milion rieli kambodżańskich. To jest około 1000. No, 1000. 1000 ileś tam złotych. Cerki z pacerkami. 1070 zł, nawet coś sprawdziłem. 30 grudnia. 1070 zł, 98 groszy wystarczy, aby zostać milionerem. Oczywiście nie będzie się żyło jak milioner, to jest 1000 zł. No mam nadzieję, że mi wystarczy na podróż po Kambodży. Jak nie, no to będę musiał jeszcze wybrać pieniądze. Ogólnie płaciłem do tej pory dolarami, czyli za Angkor Wat, za hostel, za no, jedzenie. Nie miałem rielów kambodżańskich, nie kupowałem, bo miałem tutaj tylko przyjechać na kilka dni i wrócić do Tajlandii, więc stwierdziłem, nie ma sensu kupować. Wymieniać na przykład dolarów na riele, bo tu i tak dolarem można wszędzie płacić. Ale z racji tego, że postanowiłem trochę tą Kambodżę poznać, bo wydaje mi się fajnym krajem, no to już trzeba było wybrać. Chciałem wybrać dolary, bo później nie byłoby problemu z wymianą. Zostałyby mi dolary, to bym je mógł nawet i do Polski zabrać. No ale bankomat nie miał dolarów, nie chciało mi się chodzić, szukać, więc stwierdziłem, że dobra, no wybiorę te riele, zawsze je też mogę sprzedać, na przykład na baty tajskie, jak będę wracał do Tajlandii. Więc to też nie jest tak. Ale no, na pewno trzeba się ich pozbyć przed wyjazdem z Kambodży, z tego względu, że w Europie nic nie zrobimy z taką walutą. Ciężko by było to sprzedać. Także tak wyglądają po 50 tysięcy, czyli 50 zł, więc nie jest to tak mało. 50 nawet z groszami. 50 zł i 3,50. 50 czy 50. O, taki jeden. Więc coś tam można kupić za takie 50. To wiecie, można kilka dni jeść. Także 1000 zł to no, powinno trochę mi to starczyć. To nie jest tak, że ja to wydam w 2 dni. Raczej w pół miesiąca, jeżeli nie będę szalał. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że mi to starczy. Będę się starał ograniczać wydatki. Tak właśnie, żeby po prostu już więcej nie wybierać, bo każda wypłata z bankomatu w Azji, czy to jest Tajlandia, czy Filipiny, czy Kambodża, to banki, czyli te bankomaty, pobierają prowizję. Nieważne jaką kartę mamy, ja mam Revoluta. Ja mam Revoluta i tak mi ściągnęło 25 zł. No, więc całkiem duży ściągają, więc kolejny raz znowu było 25 zł i bym stracił 50. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać na to, wybierać jak największe kwoty. No mogłem wybrać no, trochę więcej, ale z drugiej strony, jak będę tutaj jeszcze z tydzień tylko, to i tak mi zostanie. Zobaczymy. Nowa miejscówka, w sumie niedaleko mnie. Troszkę droższa, bo 3 dolary jedzenia, a w tamtych były po 2,5. No różnie, ale jest sporo lokalsów, tu stwierdziłem, że sobie po prostu sprawdzę, czy tutaj jest smacznie. Skoro są lokalsi, duży ruch, to znaczy, że powinno być ok. Wziąłem jakąś żółtą zupę z wieprzowiną. Ostatnio jadłem często wołowinę, bo tu jest w tej samej cenie, co wieprzowina i kurczak. W sumie miałem ochotę na kurczaka, ale kurczaka nie było, no to wziąłem wieprzowinę. Przyszła moja zupka. No taka mało żółta, ale rzeczywiście jest, powiedzmy. Ale fajne są tutaj te zupy w Tajlandii, tam pan chodzi bez rąk, ma jakąś plakietkę. No prawdopodobnie wybuch jakiejś miny. Tu jest mnóstwo min w Kambodży i mu urwało. Podchodził. Dałem mu tam co nieco. No tu jest mnóstwo takich osób. W ogóle w Laosie, w Kambodży było bardzo dużo min, bardzo dużo bombardowania. Niewypały leżą i po prostu mnóstwo ludzi przez to zostało kalekami. Cały czas leżą te miny, cały czas te niewypały, cały czas saperzy rozbrajają te kraje, ale wciąż jest to duży problem. No już kilka osób widziałem, czy bez nogi, czy bez rąk. No niestety, takie jakieś są tutaj pozostałości.
wojem w Wietnamie albo walk z czerwonymi Khmerami. Ciekawe, tutaj pewnie będzie impreza później, bo jest 31 dzisiaj, Sylwester. Jutro nowy rok. O, pan sobie przy drodze pali ognisko, będzie pewnie sprzedawał coś na ruszcie, bo ma jakieś takie widełki. Z drugiej strony pani tak samo. Widzicie? Przy wodzie tutaj normalnie sobie jakieś dziewczyny. A ja idę na steka z krokodyla, bo gdzieś mi wypadło, przeglądałem tutaj, wiecie, jakieś vlogi z tej okolicy, co można zwiedzić, co można tu zobaczyć, i wyskoczyło mi, że są steki z krokodyla. Że w Kambodży po prostu hoduje się na mięso krokodyle i tu pod siem rep jest farma krokodyli, ale ona jest kawałek stąd, tam można kupić mięso, ale też tutaj niektóre restauracje oferują takie mięso. Więc stwierdziłem, że ciekawostka, nie jest drogie, naprawdę. 6,5 dolara, no nie wiem, zobaczymy, może to była stara cena. Ale jeżeli nawet, wiecie, kosztowałoby to trochę więcej, to myślę, że bym wydał, bo to jest coś takiego, czego no na co dzień nie mamy możliwości kupienia, spróbowania. Więc po prostu, no wiadomo, zwykły obiad byłby 2-3 razy tańszy, ale mięso z krokodyla raz w życiu spróbuję. Wiecie, to nie jest tak, że to są dzikie krokodyle i zaraz ktoś mi napisze, że ja w ogóle przeze mnie przyroda wyginie. No nie, tak samo jak strusia. Strusie na mięso w Polsce się już hoduje. Tak samo renifery, no, kangury, no po prostu to są zwierzęta hodowlane tak samo na mięso. No żyją i na wolności, i żyją w niewoli. Także nie ma różnicy, czy to jest krowa, czy to jest kurczak, czy to jest krokodyl w Kambodży. No po prostu każde z rodzajów tego zwierzęcia będzie robione, będzie hodowane na mięso i będzie robione z tego danie. Dlatego idę spróbować, bo lubię takie właśnie ciekawe potrawy, ciekawe dania próbować. W Egipcie jadłem stek z wielbłąda, a teraz spróbuję z krokodyla. Idę do tej restauracji ze stekiem. Patrz, jaki tu budynek ładny. Nie wiem, co to jest, ale naprawdę ładnie wygląda. Jakaś świątynia, ale nie wyświetlało mi się jako świątynia na Google Maps. Same napisy kmerskie, to też nie mam jak przeczytać, co to może być. No, jeszcze kawałek do tej restauracji. Jestem na Pub Street, to jest taka właśnie znana dzielnica, gdzie tu się w nocy dużo dzieje. Może dzisiaj tutaj przyjdę na Sylwestra, nie wiem. Będę chodził gdzieś tu albo tam przy tych, wiecie, przy tym jarmarku świątecznym, tak to nazwałbym, bo tam były różne imprezy, bo tam wczoraj był koncert, więc może tam coś będzie się działo, a jak nie, przyjdę tutaj. Pewnie mnóstwo ludzi tutaj będzie po pubach, ale może gdzieś znajdę miejsce. A jak wiecie, nie będzie fajnie, no to pójdę spać. No, jestem tu sam, więc też nie mam tak, że całą noc muszę tu imprezować. Jak kogoś poznam, jakiś inny, może Polaków, może jakiś inny podróżników, to wtedy będę miał z kim siedzieć, a jak nie, to sam się pokręcę, zobaczę fajerwerki i wrócę do hostelu spać. Jak wrócę szybciej, nic nie wypiję, to pojadę jutro na wycieczkę, no. Miasteczka, wioski na wodzie. Tutaj jest duże jezioro niedaleko, gdzie ludzie żyją na jeziorze, więc chyba coś takiego bym chciał zobaczyć. Dobra, idę szukać dalej. Ciekawe są tu przejścia te wąskie między restauracjami, między uliczkami z daszkiem. To gdzieś tu powinno być. Na tej ulicy, chodź stąd, tu jest jakiś barbecue street, ale to nie to. Gdzieś tu, na tej ulicy, Paper Tiger, masaże, El Toro Grill, tu jest, tutaj niby był ten stek. A jednak
Tam z tamtej strony powinien być ten krokodyl, ale tam się nic nie dzieje. Puste są w ogóle stoliki, nic nie nakryte, tak jakby albo się później dopiero rozkładają i działają wieczorami i w nocy. Ale okazało się, że tu z drugiej strony jest też jest krokodyl i ta sama cena. Więc wziąłem sobie piwko za dolara, jakieś lane najtańsze, bo tu są ceny duże, to jest taka dzielnica, wiecie, pod turystów. Wziąłem sobie piwko plus krokodyl, no to z 8 dolarów wyjdzie, 8-9. No to 10 dolarów to jest 45 zł, więc krokodyl w sumie z piwem za około 40 zł to myślę, że spoko, można zapłacić raz w życiu. Jest i stek z krokodyla. Wygląda tak jak jakaś, nie wiem, karkówka. Część krokodylka była niedosmażona, ale ogólnie trochę gumowaty. Ten były dwa kawałki, jeden właśnie taki niedosmażony, drugi dobrze usmażony, no to więc w miarę okej, niczym nie zajeżdża, jest w miarę smaczne, ale trochę gumowate, więc takie średnie, no ale warto spróbować. Nie zawsze się ma okazję w końcu jeść krokodyla. Ale ja stąd uciekam, tu mocno muzyka gra, jest ruch, już nie wiem ile tu siedzę, niecałą godzinę i już mam dość, po prostu tak głośne miejsce. Usiedli tu obok mnie jacyś, fajeczka, nic nieważne, że ja tutaj siedzę, zakupcili mnie, nawet syczyk zjeść nie mógł w spokoju, bo go zaraz, a tam jest jakiś scena, nie wiem, pełno głośników i z jednej i z drugiej strony i przed chwilą testowali głośność i po prostu tak głośna była muzyka, że czaszka po prostu, wiecie, mózg w czaszce podskakiwał w rytm basów. Tam też są jakieś głośniki. No chyba na Sylwestra wszystko tu się szykuje. Na ostrą bibę. Pochodzę trochę po tej ulicy głównej, turystycznej. O, patrzcie, prosiaczka smażą. Lechon, czy jakoś tak to się mówi? Ha, inaczej wymawiają na Filipinach. Lechon. Ale ja to tak mówiłem, jak jest pisane Lechon. Więc to jest coś w takiego wersji kambodżańskiej. O, tutaj są 40 dolarów na tą górę. Jest świątynia, o tym myślałem. No ale zobaczymy. O, tu są też inne. 28, co tu jest? 28, no to takie same ceny jak tam u mnie w tym. W hostelu. Tylko tutaj widzę, popatrzcie, Kampong Pluk. To są domy nad wodą, a tu jest jeszcze inne, też nad wodą, nie wiem o co chodzi, muszę poczytać. Jedno z tych bym wybrał, jak będę się dobrze czuł, to jutro w Nowy Rok wykupię sobie wycieczkę. Może przedłużę tu o dwa dni i jeszcze wezmę tą świątynię na górze. Ona jest 40 dolarów, no ale chciałbym jak najwięcej w Kambodży zwiedzić, zobaczyć ciekawych miejsc. O, tu jest bazarek. Czyli tu już się kończy ten zgiełk. Tam to tragedia. Nawet godzinę nie siedziałem, już miałem dość. O, na motorze się wywalił. Ostatnio na rowerze, teraz na motorze. No, co chwilę są jakieś takie akcje. Ale to nic takiego, no on przejechał się. Nic mu się nie stało raczej. Ale tu kiełbachy. Ale nie pachnie ładnie. Suszone ryby i kiełbasy. O, tu ryby, ale wali. Jest gorąco i nie fajnie pachnie tymi rybami. Idę zobaczyć, co tam jest dalej. Ogólnie koszulkę bym mógł sobie kupić jakąś. Były po 2 dolary w Angkor Wat. Ale nie było tej, co chciałem. Akurat była dziura. Na MCMK była, pasowała na mielka, była za duża i po prostu akurat ta, co ją wybrałem, była dziurawa. No, później panie tam szukały, wybierały, ale no nie znalazły tego, co chciałem. To nie była taka typowa turystyczna z miejscowością, ani ze świątynią, bo jest pełno tutaj takich.
tylko po prostu z jakimś tam wzorem, który mi się podobał. Przejdę się tu, może gdzieś tu ją znajdę. Tylko tu pewnie ceny większe. No, ale tam ulica, patrzcie ile tu jeszcze tego jest. No, jest pełno koszulek fajnych. To jest i biżuteria. Szale różne. Hello. Oh, thank you. Pani już tylko zobaczyła, że się popatrzę, już co pan potrzebuje i tak dalej. No. Ale nie widzę takich. Mnóstwo figurek. Jest tu sporo fajnych rzeczy. Ale ja nie po to tu przyjechałem, tu są jakieś koszulki. Torebki, koszulki. Tuktu. Dzięki. Podchodzą panie od razu. Mister, co pan chce? No tak oni tutaj. Tak oni tutaj handlują. Widzą potencjalnego klienta, to od razu za nim. Hello. Thank you. No są fajne z takimi wzorami, ale tu śmierdzi od tych ryb, bo z lewej strony są ryby, a tu jest targ warzywny. To nie, to uciekam z powrotem do ciuchów, bo po prostu ładniej pachnie. Przejdę może na drugą stronę. Ale może kupię sobie koszulkę, no ale pytanie ile oni chcą, jak 2 dolary, no to wezmę, a jak 5 czy coś, no to bez sensu, bo znajdę taniej, może bliżej mojego hostelu, który nie jest takim, 10 dolarów miód, pół kilo. Oceniam się tu z tym miodem, no oczywiście nie wezmę, bo co ja z nim zrobię, musiałbym go zjeść w ciągu 2-3 dni, bo później będę. O, tu też zapaszki niefajne. No jest wszystkiego pełno, naprawdę jest tu tyle rzeczy. Ale te zapachy, powiem wam, jak ktoś by przyjechał tu prosto z Polski i chyba w życiu był tylko na samych jakichś all inclusive w hotelach, to by chyba od razu stąd uciekł. Ja już troszkę po akcji, po Azji, po akcji, trochę akcji w Azji można powiedzieć. Po Azji troszkę podróżuję. Więc już nie są mi obce te zapachy, ale i tak czasem to aż się cofa. No, udało mi się kupić 2 koszulki za 20 tysięcy rieli, czyli 5 dolarów, mniej więcej po 2,5. No panie, to na początku 8 dolarów chciały, ale tu tak się zaczyna. Wiecie, no coś tam sobie zarobiły. Wiadomo, że lokale się jak kupują u nich, to płacą jeszcze mniej niż to, co ja zapłaciłem. No ogólnie chciała jedna i druga, bo to były dwie panie z naprzeciwka, no to mówię, 2 koszulki wezmę po 2,5, czyli 5 dolarów. Ale to, wiecie, to cena i tak jest troszkę wyższa niż chcieli ode mnie przy świątyniach. Przy świątyniach 2 dolary, no więc tam było turystyczne miejsce, tu też jest. Dostały 2,5, ale kolory i wzory mi się podobały, już nie, wiecie, nie będę za 2 złote czy tam 4 łaził, nie wiadomo ile szukał, bo pewnie i by znalazł taniej po te 2 dolary. No, za 5 dolarów za 2 koszulki to jest naprawdę spoko cena, przecież dla nas, u nas w Polsce tak tanio się nie kupi. No więc jestem zadowolony, teraz mam zapas koszulek, a zapas. Miałem 3 t-shirty jak jechałem do Azji. I mam teraz kolejne 3, więc mam 6 plus 1 taka bluzka długa, więc myślę, że już mi nie zabraknie. Aha, tu się już kończy, to pójdę chyba wzdłuż tej ulicy. Hop, kupiony, zakupami miałem iść na kawę, ale mi się nie chce, bo tu jest głośno. Chyba, że coś znajdę, ale na razie nie widziałem nic tak ciekawego. Thank you.
No i wracam obkupiony, dwie koszulki, zjadłem stek z krokodyla. Nie był zbyt dobry, ale wiecie, taki, no ciekawe to przeżycie, zawsze kulinarne. Taki trochę gumowaty. Ale smaku naprawdę ok. Myślałem, że będzie czymś zalatywać, jakąś rybą, bo to krokodyl to, wiecie, stworzenie, które siedzi w wodzie całe życie. Wychodzi tylko tam, wiadomo, się wygrzać. Ale większość czasu pływa. Chociaż nie wiem, może i większość czasu sobie siedzi na plaży. Pewnie zależy też od gatunku. Ale mniejsza o to. No, ale nie jechało niczym takim, wiecie, jak owoce morza, jak jakieś ryby. Mięso w sumie ani niepodobne do kurczaka, ani do świni. Nie wiem, nie wiem, z czym to porównać. Ciężko do czegokolwiek porównać. Jakaś kawiarnia, może tam usiądę. Chyba, że popracuję trochę i tam do tej swojej kawiarenki pójdę na kawę. No, teraz szedłem, widziałem, w dwóch sklepach były tańsze te koszulki, akurat te same, ten wzór z tygrysami, co go kupiłem. Ale wiecie, już też nie ma co żałować 2 złote, 2,20. Więc nie będzie, nie można być takim sknerą. A tutaj już coraz więcej osób, ale ja pójdę w lewą stronę. No, jak przechodziłem, nie było tu aż tyle. Oni tu się szykują, wiedzą, że dzisiaj jest nowy rok, więc będzie coraz więcej tych stoisk. Czyli nowy rok, Sylwester, nowy rok jutro. Jaki ładny most tutaj jest. Jak ja tutaj chodziłem, że go nie widziałem. A tutaj jakieś świątynie. Ładne miejsce. Budda. Tutaj jest świątynia buddyjska, ale pan mówi, że można zobaczyć. No to zobaczę. Czemu nie? Tutaj takie łódki ładne. Przypomniała mi się ta świątynia w kształcie łódki chińskiej w Bangkoku. O, tam jest Budda. Nie chcę się wchodzić. Ładnie wygląda z zewnątrz, to się dla mnie liczy. Tu można wyjść. No, jest buddyjska świątynia. Tu jakiś siedzą. Nie wiem, czy tam trzeba coś płacić, czy nie, wychodzę. Ale raczej nie, no to są świątynie, tak jakby wejście do kościoła kosztowało pieniądze. No, no nie, takich rzeczy się nie robi. Pełno grilli rozpaluję. Pachnie. Ale ja idę zanieść koszulki do pokoju i może pójść na kawę. Jeszcze czas do imprezy, jest 4:00. Za 2 godziny się zrobi ciemno. Imprezy takie noworoczne zaczną się później. Ale kawa mi się przyda, może nie będę taki senny. Najlepiej by było dzisiaj spać, ale w dzień, no ale mi się nie chce, no to co zrobić. W podróży fajne są takie właśnie dni luźne. Gdy wcześniej się człowiek namęczy, później odpoczywa. Wczoraj źle się czułem, gardło mnie bolało. A dzisiaj już jest ok. I fajnie, bo właśnie chciałem wyleżeć to. I się udało. Powinno być ok. Coś tam, jakieś piwko sobie walnę na nowy rok. Na Sylwestra. Mówię nowy rok. No teoretycznie po 12 to już można mówić nowy rok. Dobra, tam są pasy, te pasami, bo tu nie widać. A dzisiaj na obiad, oprócz piwa oczywiście, ryż i ryba amok. Jest to jedno z tradycyjnych dań kuchni khmerskiej. Jest to ryba duszona w mleczku kokosowym. A w ogóle konsystencję ma takiego, nie wiem, puddingu, nazwijmy to. Nie wiem, co jeszcze dodają, ale bardzo, bardzo ciekawa potrawa.